Jakie są zadania Sejmiku Województwa Dolnośląskiego? Jak ważny jest wybór życiowego zawodu? I na czym polega zaufanie do przedsiębiorców? Na takie pytania odpowiadał wicemarszałek województwa dolnośląskiego Jerzy Tutaj, który w piątek, 21 września, gościł w Żarowskim Gimnazjum. Ja nie jestem pierwszy raz w gimnazjum, także tutaj nawet grywałem w tenisa koło państwa. Wielokrotnie byłem na debatach, także rzeczywiście gimnazjum jest absolutnie sercem tego całego regionu i warto wspierać, także myślę, że te inwestycje, które tutaj pan burmistrz, pani dyrektor planują, Urząd Marszałkowski będzie wspierał. Na wykład z młodzieżą gimnazjalną marszałek przyjechał na zaproszenie burmistrza Żarowa Leszka Michalaka. Ich cele osobiste, które będą sobie wyznaczać w życiu, przede wszystkim zawodowym, co do wyboru przyszłych studiów czy zawodu, korespondowały z tym, o czym my dzisiaj mówimy na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o strategię, o nową perspektywę finansową, żeby krótko mówiąc mogło się to ze sobą zderzyć. I kiedy dzisiaj kilka słów mówiłem o przedsiębiorczości, o tworzeniu własnego warsztatu pracy, o tym, żeby w sposób taki systematyczny kierować się ku wyznaczonym celom. Miało właściwie na celu to, żebyśmy zbliżyli się, żeby nie było tego rozproszenia, że z jednej strony pracodawca, że decydenci mówią o jednym, a wybory ludzkie są zupełnie inne i później rynek pracy niestety no, mówi nam o tym, że jest kłopot, że nie można znaleźć odpowiednich specjalistów, więc jakby to po pierwsze, a po drugie mówiliśmy również o słowie zaufanie, to jest bardzo ważne, żeby nie tylko myśleć o umiejętnościach, o kwalifikacjach, o profesjonalizmie, tylko w takiej szkole jak właśnie szkoła w Żarowie imienia Jana Pawła II, to akurat o systemie wartości, o tym jak należy żyć, jak należy traktować siebie, a więc nie jako rywala, jako cwaniaka, tylko jako osobę, z którą chcemy w życiu razem funkcjonować, właśnie w oparciu o zaufanie, no wydaje się to bardzo ważne. Marszałek przywiózł do Żarowa jeszcze jedną pomyślną informację. Swoje wsparcie przy kolejnej ważnej inwestycji w Żarowie, jaką jest budowa basenu. Jak tylko otrzymamy wszystkie wymagane dokumenty, to tutaj wspólnie z panem burmistrzem pochylimy się i będziemy realizować to przedsięwzięcie. Natomiast w przyszłym roku prawdopodobnie będzie to również stadion lekkoatletyczny, o którym pan burmistrz już wiele mówił w Żarowie. Kolejne wspólnoty mieszkaniowe mogą starać się o dofinansowanie na remonty budynków. Przypomnijmy, że żarowskiemu samorządowi wspólnie z mieszkańcami udało się pozyskać ponad 800 tysięcy na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych. Teraz kolejne wspólnoty będą znów mogły się ubiegać o dodatkowe środki. Mamy nadzieję, że wspólnie z marszałkiem uda się wyciągnąć różne problemy z niemocy finansowej i gospodarczej.